Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś jest ze mną Emilia i Dawid, czyli prawda super skład Palionowo. Dzień dobry, teraz możecie się przywitać. Witamy serdecznie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, to jest na kanale. Szczypson. Tak, ja nie mam nic do dodania, tak jak powiedział Dawid, dokładnie, to zróbcie. Mega fajnie. I teraz szybko zdjęcie pod TikToka. Super. Nie musi być edit jakiś, wiesz. Nie, to edita będą sami widzowie. Czekaj, widzowie, wy teraz musicie zwolnić tempo jakoś i wiesz, ja tak przewrócę włosami i tak się popatrz. Tak, tak. I zaśmiejmy się teraz. Tak. Dobra, mamy, super. W dzisiejszym odcinku mamy bardzo proste zadanie. Będziemy mieli czytane pytania i musimy odpowiedzieć, czy na dane pytanie odpowiedzią jest Filip, odpowiedzią jest Emilka, czy odpowiedzią jest Dawid. Mamy takie super kartki, przygotowała Emilia. Prawda? Emilia, wytłumacz się widzom, dlaczego są kartki A4, a nie ma jakichś tabliczek sensownych. No bo nie kupiłeś. Mogłaś ty też kupić. Właśnie, właśnie, właśnie. Właśnie. Mogłaś też kupić. Mogłeś ty też kupić. Ja tu tylko występuję. Dobra. Niestety mamy tylko kartki, nie kupiliśmy żadnych tabliczek, ale trudno. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja na start, wbijajcie na kanał do Dave'a, wbijajcie na kanał do Emilii. No a nam będzie czytał Kefir. Dobra, a więc zaczynamy. Pierwsze pytanie brzmi, kto zawsze coś gubi? Kto zawsze coś gubi? O kurczę. To jest trudne pytanie, a ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja też nie. Nigdy chyba przy sobie nic nie zgubiliśmy. No. Jak teraz analizuję, zobaczę. Ej, nie wiem. Kurde, trudno, to jest strasznie trudne. No. Ale no to inaczej, to musimy ocenić, kto by miał największą tendencję do tego, żeby zgubić coś. Tak. Okay. Wydaje mi się, że największą tendencję do zgubienia czegoś... Ja już jestem pewny, ale nie wiem. Czemu patrzysz? Ja nie dobra, patrzę, dobra, nie dobra, nie dobra, 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 ja mam, ja mam, ja mam. No. 3, 4. No ja nawet nie wiem, co dałeś. Ty czemu? O! Ja? Każdy kogoś innego dał. Ja dałem, ja dałem, ja dałem Emilię. Czemu mnie dałaś? Nie wiem, jakoś tak. Bo Filip jest zorganizowany, a ja nie. Co? No tak się wydaje, taki, nie, nie, nie jestem zorganizowany w ogóle. Ja właśnie, to jest coś, nad czym muszę popracować, ale to, że, ale co ma organizacja do gubienia rzeczy? No nie wiem, no że wiesz, gdzie masz wszystko poukładane, no a wiesz, nie? Tak ale to, gubisz rzeczy, tak to nie wiem, gdzieś jak jesteś, nie? Ja w domu... Ale gubisz rzeczy, no też ale możesz w domu zgubić klucze, nie? No na przykład, o. Ja dałem ciebie, bo uważam, że masz największą tendencję do gubienia pieniędzy. Nieprawda, bo to ty chcesz mnie namówić na kupienie PS5 jakiegoś... No, nie ma szans, nie kupię tego, nie kupię tych... Widzowie, obiecuję wam w tym momencie. On wam od roku gadał o tym, że nie zrobi klimatyzacji, ja wam mówię, że ja nie kupię, że zrobi klimatyzację, a ja... I zrobiłem. I zrobiłeś. Jestem słowny. Tak, a ja też jestem słowny i mówię, że nie kupię PlayStation 5 i nie kupię żadnego VR-a spoconego. I dotrzymam tego, kurczę, słowa. Dobra, kolejne pytanie, kolejne, bo mnie ten denerwuje osobnik. Następne pytanie brzmi, kto najdłużej z was śpi? Ja wiem. Ja też nie wiem. Ja wiem. Dobra. Ja już dałem. 3, 4. Dałeś siebie? Dałem siebie. Dałeś siebie i dobrze, że dałeś siebie. Już myślałem. Bo ja lubię spać. Okej? Okay? Ja no, wy chyba, bo wstajecie szybciej. Mimo, że nie musicie. No dobra. Ja nie mam nic do zadania tu w tym momencie, ja po prostu tak lubię jest, spać. Po prostu tak jest. Ale dobra, ale czekaj, do której zazwyczaj śpicie? No 8, 9. 8 wstaję. Zależy jak coś mam. To ja wstaję o 7. Tak, tylko że ty wstajesz o 7 i leżysz do 11. Nie. Z MacBookiem i z telefonem w łóżku. Nieprawda, MacBooka mam w pokoju. Tak, tak, tak. Ja telefon też w ogóle nie biorę. Ja jem owoce tylko. I może pijesz szklankę wody o tej chwili, jogę i pijesz płatną. No dobra, 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 śpię najdłużej, nieważne, lećmy dalej. Dobra, było pytanie o sen, także teraz pytanie brzmi, kto najwięcej je? No to ja wiem, to jest bez zastanowienia w ogóle, to jestem pewien jak mało czego, nie? Nie? Oczywiście, że ciebie, przecież ty, no ja, dam, ja ile ja już się bo nasłuchałem. To wszystko dlatego, że ja nie jem, Filip też nie je, więc to jest logiczne, że Dawid musi. Ale to nie zawsze jeść. Oznacza to, że ja jem wtedy najwięcej. Ile, czekaj. Strzelaj. Nie, 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 to jesz, daj argument, dlaczego dajesz mnie, bo mówisz, znaczy ja tam spoko. Pierwsze, co napisałeś do mnie na dzisiejsze spotkanie, to czy pójdziemy coś zjeść. No bo była godzina 13, byłem głodny, o 13 się nie obiad, zresztą jesteście na wyjeździe, bo no dobrze, no ale jesz najwięcej, ponieważ ja nawet prawda. Słyszałem, jak ty jak ćwiczyłeś i wszystko, ten liczyłeś te kalorie i mówisz, że 4000 kalorii. I ty jeszcze ryż! Ty ryż! Jesz po prostu... kilogramami, z magii, ryż z magii. Sytuacja, dwa worki ryżu z magii, trzeba było zjeść, bo węgry. No to właśnie, no to co, to jak... Ja bym się pożygał, jakbym miał takie coś zjeść. A ty... No ale nie musiałem, nie jadłem.
No. Daj jakieś pytanie co Emilia teraz. Kto jest najbardziej leniwy? O, no. Ja uważam, że nie ma takiej osoby u nas. Kurczę. Nie no, ja dałem ciebie. Ja uważam, że nie. A pod jakim względem? Ej, bo to by trzeba właśnie, było sprecyzować. Bo... Pod względem YouTube'owym? No chyba tak, no bo jak najpierw. Czy... No dobra, ale pod względem życiowym, no to ja nie uważam, że nie jest. Uważam, że nie jest. Pod względem życiowym nie, no bo jesteś jako jedyna, jako jedyna studiujesz. No dobra, ja mam czas, żeby ten, jak ja studiuję i... Dobra, to ja proponuję podzielić to pytanie. No. Najpierw odpowiadamy pod względem YouTube'owym, a później pod względem życiowym. No dobra. No dobra. Pod względem YouTube'owym... Ja mam imię. Bez zastanowienia. A pod względem życiowym. Dałem siebie. Ja też dałem. Ja dałem siebie. Ty bo dałeś chyba siebie? Na siebie dać najlepiej. No tak. Ale nie. Ja wstaję od godziny 7 do 23 jestem na nogach, więc to oznacza, że nie jestem leniwa. A wy gracie codziennie w gry, a ja nie. Ja o 8. Co? No tak, jakie gry? Ty grasz ciągle nie gram w gry. Nie gram w gry. Ja studiuję Politechnikę Humanistyczną. W ogóle ja odpowiadam szczerze na to pytanie. A kogo ty dałaś? Przepraszam bardzo? Ciebie. Nie dałaś, okej, okay, dobra. Już możesz się pakować i ciebie. Kolejne pytanie brzmi, kto najwięcej waży? Nie, to proste. No bo jestem najwyższy, no to będę ja, no. No, tak jest. Ale ja nie ważę wcale dużo. A ile? 69 chyba. 69? Okej. Okay. A ty? 50. Ile? 50. Co? 90? 50. Ja 57. Okay. No ja bardzo jestem chudziutki. Dobra. No. No i tyle, tu nic nie ma do dodania. Możemy lecieć do następnego pytania. Dobra. Najważniejsze pytanie w tym filmie. Kto najwięcej pierdzi? Kurde, ciężko. Nawet... Nikt z was przy mnie nie pierdnął, dlatego muszę dać Emilię. Nie wiem nawet, no kurde. Nie wiem, kto z nas najwięcej pierdzi. A to nie jest tak, że każdy człowiek pierdzi mniej więcej tak samo? Ale teoria jest czy... Ja dałem tosta z tego względu, że jak jesteśmy na Discordzie przed nagrywkami, nie, to, nie. To często słyszę ale mnie coś bierze mnie. I tak gadasz i potem jest. Tylko z Jagiełem byś porozmawiał, to ten człowiek, on nawet nie ostrzega. Tam jest po prostu, on jeszcze ma mikrofon pojemności, no, on tak siedzi. Ciebie nie wyłapuje, jest, bo masz szura na twarzy. Jest cisza i nagle jest takie... Ale z Jagiełem tyle nie nagrywa. Ja mu mówię zawsze na zdrowie. No, mówi zawsze dziękuję i się rozchodzimy. Jest. Dobrze. Odpowiedzmy na to pytanie. Nie wiem, daję na siebie, bo okej, mogę najwięcej pierdzieć, nie jest to dla mnie nic strasznego. Ludzka rzecz. A ty nie pierdzisz? Nie, dziewczyny nie pierdzą, ani okay. Nie robią kupy, ani siku. Dobrze, następne pytanie. Dobrze, więc następne pytanie brzmi, kto skoczyłby ze spadochronu? Kurczę, dobra. Ale myślę, Emilia? Że Dawid też. Ja? Myślę, że na pewno ja, nie Dawid. Ja na pewno nie Dawid. Ja dałem siebie tylko i wyłącznie dlatego, że wierzę w to, że jest szansa na to, żebym to zrobił pod film. No właśnie. Bez filmu? A ja bez filmu bym tego nie zrobił. Właśnie, bo wy się tak dziwicie. Ty byś to zrobiła prywatnie, tak po no. Prostu. Ty byś to zrobił pod film, a ja bym tego ani tu, ani tu nie zrobił. I jest odpowiedź. No. Czyli się by zgadzało. A ty za siebie. Ale narcystyczne podejście. No jest jak jest, coś mogę powiedzieć. Dobra, następne brzmi. Kto by się ogolił na łyso za 100 zł? Za 100 zł? Kurde, to jest bardzo mała kwota. Ale najszybciej, ale ja kto by to tylko, zrobił? Ja chcę tylko powiedzieć, że ja tego teraz za 100 zł nie zrobię, ale dałem na siebie. Ale nie za 100 zł, ja bym se baskata zrobił. Nie na łyso, ale... A to nie, no to na łyso. Jest kurde do dobra, łysej glasy. Do żeby się można było przejrzeć. Ale no to nie, nie no, od baskata do łysego to ja jest... Ja bym musiał, to bym to zrobił, to byś chyba tego w ogóle nie ja, no i tu jest znowu sytuacja taka. Prywatnie za 100 zł bym tego nie zrobił. Pod film zrobiłbym. A ja bym to zrobił prywatnie i pod film. Ja bym zrobił tylko, prywatnie bym nie zrobił, bo by mi tam te 100 zł, wiesz, bez sensu, za mała kwota. Ale za pod film już za 100 zł bym może zrobił. Chowajcie stówę, maszynkę i lecimy sobie. A ty Emilia, dałeś na siebie? Nie no, co ty? A ile by ci trzeba było zapłacić, żebyś się zgoliła na łyso? Na odcinku? Tak. Ile zapłacić? 4 koła. 10-15 tysięcy. Ile? 10-15 tysięcy. A Maja zrobiła za 4. No wiem, ale ja bym tego nie zrobiła. Za bardzo lubię swoje włosy. 10 tysięcy? Tak. Maja nie podoba się w krótkich... Ale co dopiero... Ale na pewno, 10 tysięcy. No 10-15 tysięcy. No, ale co 15? To co? 10? Nie, to jest konkretna kwota, bo my musimy przedyskutować. O! Mamy do golenia, nie jest. Robimy to teraz.
Planowałem to pytanie od kiedy tu jechaliśmy, dlatego wziął to. Daj mi spokój. Ile pieniędzy? Mam gotówkę. Nie, no, gotówkę masz 13 tysięcy w gotówce na przykład? No 20, bo byłem świadom, że możesz dać więcej. To ile? No... Dobra, z 13 tysięcy myślę. 13 tysięcy, dobrze. Wyciągnij sam z plecak. Dobra, żartowałem, nie mam takich pieniędzy przy sobie, ale jakbyście chcieli kiedyś nas zobaczyć łysą, no to, to taki donate na live'ie dla mnie i ja robię o tym film. Dobra. Następne pytanie. Kto według was ma największe szczęście? Kurde, musielibyśmy porównać nasze kill-offy w Minecraft. Ja mam 3. No ja też, bo nie mam mocniejszego. A ty jakie masz szczęście? Nie wiem, no... Drewnianym kill-offem jeszcze bijesz. Wszyscy mamy duże szczęście, że możemy teraz przebywać w takim wspaniałym gronie, wspaniałym miejscu, wspaniałym hotelu. Ale... O, to w szczególności wspaniały hotel. Tak. No nie, no kto ma największe szczęście? To ma wszyscy. No, myślę, że tak wydaje. Nie ma chyba kogoś. Nie, nie wiem jak nawet to, z, nie, jak to zinterpretować. Jak to, wiesz, sprawdzić, nie na jakiej podstawie. Dobra, to zróbmy tak, każdy niech dla siebie. No. Ja mam największe szczęście. Ja też. Dobra, lecimy dalej. Kto jest największym czyściochem? Kurde, ale myślę, ale że... Ale to wynika... Co macie? Emilię dałem. No ja też dam. Siebie, ale Dawid uważam, że też ale bardzo... Ale dlatego, że... Ogólnie, było siebie, mimo wszystko było siebie bardzo dbać jak na mężczyzn, moim zdaniem, więc... A ja uważam, że nieważne co by facet robił, tak kobieta bardziej będzie dbała o siebie. Bo masz więcej rzeczy do zrobienia. Masz paznokcie, jakieś brwi, ten makijaż... I przede wszystkim nudzi ci się w życiu, dlatego masz więcej na to czasu. Więc jakbyśmy porównali statystycznie... Wiedziałem, jak się... Jak się zaśmiał. Dobra. Masz coś na swoją obronę? Nie, nie mam nic, to jest kolejne pytanie. Nie będę w ogóle komentować tego. Kto opowiada najśmieszniejsze kawały? To na pewno nie ja. Dobra. Dobra, uwaga, Dawida dałem, ale już nie mówię dlaczego. Nie śmieszą żarty Filipa, bo są nieśmieszne, a mnie śmieszą takie rzeczy, więc jakby Filip. Dziękuję, bardzo mi proszę, miło. Proszę bardzo. A już mówię dlaczego proszę. Dawid, dlaczego Dawid? Dawid, opowiedziałbyś nam żart o bulldogu? A ile mamy czasu? No spokojnie, to będzie pół godziny materiał. Możemy zacząć, możemy... Podniesz tak, zrobisz tylko początek i końcówkę. No tyle wystarczy. Z tego by można było zrobić osobny odcinek. Tak, nie. Żart o bulldogu. Jest taki żart, który Dawid opowiada, bardzo śmieszny, on po prostu nie ma żadnej puenty. No to nie mów tego, no to przecież jak nie słyszeli, no to wiesz. Robimy o tym. No nie no, aha, chcesz o tym zrobić film? Tak, ja mam zrobić. Dobra. Opowiadam przez 20 minut żart o bulldogu. Watch time, 30 sekund. Początek, koniec. No dobra, no to może to do Dawida wbijacie tam odcinek o żartach, o bulldogu. Dobra, następne pytanie. Teraz spisać się z komentarzami. Zaś, że zrobię chyba tej babci, nie? Dobra, dobra. Dobra, następne pytanie brzmi, kto zjadłby kiszonego śledzia? Oczywiście, ale nie, chodzi o tego ten, kurczę, ten... Jak ją mówi, że robicie odcinek i ty to jesz? No. Nawet dzisiaj. No jakby był odcinek, w sensie, kurczę, inaczej, bo już z Jagiem o tym gadałem. I my nie chcemy, znaczy on chce, ja nie chcę bardzo tego robić. No bo ja wiem, że to śmierdzi i obawiam się, że mógłby się pożygać. więc po prostu nie chcę tego filmu nagrywać, no ale jak już bym został postawiony przed faktem dokonanym, że leży na stole i kamery są ustawione, no to wziąłbym w tym udział. Idę do sklepu szukać tego. Nie, tego się nie da kupić. 300 zł. 300 zł kosztuje. 300 zł to ta, ta przyjemność. Ta nieprzyjemność. No więc... Więc tak, no, no to mogę dać... On już sprawdził, on już to chciał. Tak, on już, ale on już mi linki wysyłał. On do mnie, Filipie, nagrywamy to, zamawiaj to. Ja mówię, nie będę tego zamawiał. Dobrze, na zemnę. Okej, okay, teraz mam pytanie, kto z was najlepiej śpiewa? No da. Nie no, bez konkurencji. Też mi tak wydaje. Ja w ogóle nie. Ale ja nie, ja używam autotuna. Chodzi o doświadczenie. No ale umiesz. No dobra, no dobra, no chodziłem na chór. Próbka głosu? Feliz Navidad. Nie no, tyle, no nie będę, nie będę dawać próbki głosu, próbka głosu na Spotify. Dobra, kolejne pytanie, kto najlepiej kłamie? Kłamie? Czemu Dawid? Nie, to nie Dawid. Co? Ja dałem siebie, bo nie wiem, kogo mam dać po prostu. Ja dałem siebie, ale wiem dlaczego. Bardzo dużo osób uwierzyło w to, że jestem bobsleistą, mimo że w życiu nigdy nie byłem żadnym bobsleju. A to jest jakiegoś stopnia kłamstwa. Czekaj, gdzie ty to opowiadałeś?
No mówiłem chyba na live też. No ale wiesz, jakby ciężko, żeby ci widzowie nie uwierzyli, nie? No ale znajomym też to mówiłem, też chyba. Ty też przecież powiem. Jak? Nigdy w życiu! Kurde, no bez przesady. Ja wiem, że Maja odpała, wiesz. Ja byłem przy tym, jak ty... Ja byłem przekonany, że ja byłem boksylistą. Ja byłem przy tym, jak ty Klocowi to mówiłeś. I też uwierzy. No Klocu uwierzy. Klocu nie ciężko, ale uwierzy. No ale on we wszystko wierzy. To akurat ten. No dobra, no to mamy odpowiedź. A ty go dodałeś? Ja dałem Emilię. A czemu dałeś? No bo zobacz na nią. Ja nie wiedziałam, kogo dać po prostu. No i czemu ona kłamie? Właśnie, czemu ja? No zobacz na nią. To najlepiej kłamie. Jak gramy w Among Us, to ja zawsze przegrywam. Od razu wiecie, że... No ale w Among Us nie trzeba umieć kłamać, tylko... W Among Us przecież się kłamało, no i, no właśnie, i dobrze mieliśmy jako szefy było. No tak, to prawda. Szło, no. No dobra, no to, też by się to jednak super kłamie, okłamuje wszystkich świetnie. Kłamca numer jeden. Następne pytanie. Dobrze, teraz moje pytanie o styl ubierania, a mianowicie kto z was najlepiej się ubiera? Kurde, to jest... To jest chyba najtrudniejsze z wszystkich, które mieliśmy. Dobra, ja dam tak. Ja bym powiedziała, że wszyscy się fajnie ubieramy. No. Emilię dałaś? No ja dałem też Emilię. Ja dałem Emilię, bo wydaje mi się, że ty ogólnie kobieta ma najwięcej rzeczy do wyboru. No my tak. Co możemy założyć? Koszulkę, bluzę, spodnie i nie wiem, kąpielówki ewentualnie. Poza tym? Bo koszula, sukienka z jakiejś... Nie wiem, spodnienki jakieś, nie powiem ile jest tych, musiałbym naprzeklinać tutaj naprawdę. 15 000 jest rzeczy, nie? A my możemy ubrać 4. Poza tym, wróćmy do najważniejszego punktu. Jej się nudzi w życiu, więc mam masę czasu. Ma na to czas, więc może to robić. Nie mam, nie, więc wiesz. Dobrze, teraz mamy pytanie o to, kto z was najlepiej tańczy. Ojeny, ja nie umiem tańczyć. Ja wiem, to jest jedyna prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Jedyna. Czemu mnie to? Bo ty zawsze shuffle dance'a tańczysz na imprezach. Nie tańczę od 2 lat. Ale tańczyłeś zawsze. Nie, Dawid, dla mnie Dawid, to jest top of the top. Dawid tańczy najlepiej. Ja nie uważam, tu jest TikTokerka. Jeśli chcesz na studniówkę, to jest ta osoba, nie? Ja uważam, że tu jest TikTokerka i to ona najlepiej tańczy. Nie wiem. Ja nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć. Siebie to. A ja nie umiem tańczyć, to akurat tego jestem pewien. No dobra, no to daję Emilię, no. Emilia... Następne pytanie. Kto z was jest najbardziej wrażliwy? No myślę, że no. No ale to dlatego, że jestem dziewczyną, okej? Okay? I ma na to czas. I ma na to czas. I ma na to czas, żeby się martwić. No prosta odpowiedź, no. Mi się wydaje, że tak. No, tak. Ale patrz, tak. Jak tu ile wrażliwości jest na tym napisie, widzisz to? Jak... Tak, bo nie napisała nawet Emilia, tylko Emilka. Tak, i jeszcze jak, i to A jeszcze jest takie spłuczone. No. To czemu my nie mamy Filipek i Dawidek? Tylko właśnie. Całe imiona, a sobie dajesz takie zdrobniałe. Aha, i teraz będzie się, obrażać. Teraz będzie Edity. Tak. Wiesz, taka smutna muzyka, że poszła. Pokłóceni. No nie. Nie. Ale ona może się obrażać. Ja się mogę. Bo ma na to czas. No to lećmy dalej. Kto z was jest najbardziej oszczędny? Ło. Nie no, proszę cię. Ej, szczerze, nikt. Chociaż kurde, nie wiem. Chyba. Czemu mnie dałeś? Bo ja na pewno nie. No ja też nie. Ja mi się też wydaje, że mi się ja wydaje, nie. Że Emilia. No dobra, ja wydaję po prostu na inne rzeczy pieniądze, ale no wydaję. My wydajemy głupio. No, my bardzo głupio wydajemy, a Emilia wydaje tak jak średnio. Jak już głupio. Wydaje, to tak średnio głupio, tak? Bo też nie mądrze, ale. Ale okej, okay, nie? Tak. Przykro mi, bo chciałbym dodać siebie. Nie umiem. Nikt z nas nie umie. No. Dobra, przedostatnie pytanie. Kto z was najlepiej gotuje? Nie wiem, ja w ogóle tej kartki nie muszę zmieniać, ona już jest od 5 odpowiedzi. Co, no masz siebie? Nie, no jak siebie? No przecież ty kurczę ryż, elegancko, jakieś... Ale ryż to jest rzucić do wody. No. A ty co? A ty jakie masz umiejętności? Ja mam siebie, bo przez 2 lata mieszkam sama i muszę chyba umieć gotować. Ja widziałem, co ty gotujesz, jak mieszkasz sama na jakimś vlogu. Pierogi z paczki. No też. My jak ostatnio byliśmy... Brawo. Tak było, no. No tak. Ale umiem dużo fajnych, smacznych rzeczy ugotować. No masz najwięcej levela. Nie wiem. Dobra, odpowiada. Popisowe danie. Moje popisowe danie? Herbata. Nie no, parówki. Przestań. Z czajnika. Mhm.
Pszczelnika pazury mi się przypomniał. Nie no, chyba leczo. No, najbardziej lubię robić i najbardziej... A twoje popisowe danie? Takie, co umiesz, wiesz. O, to jest dobre. Dobra, to idziemy po odcinku na kartę. Kurczę, no to, to bym powiedział, że ex aequo. Jeszcze takiej odpowiedzi nie było. A ty umiesz coś gotować? No. Coś tam potrafi. Ty masz Thermomixa w ogóle, to bym dużo rzeczy zrobił. No. Ja jestem master chef. Kurde, czemu nie dajesz siebie? No bo ja tylko tosty umiem robić. Jak nas zastosuje. Właśnie. Dobra, ostatnie pytanie. I na zakończenie mamy pytanie o to, kto z was pierwszy się ożeni? Na pewno Emilia. Na pewno ja. Dobra, po prostu... Się za mąż ożeni, tak? Tak, tak. To jest trudne. Ja mam wrażenie, że nikt... Nie wiem. Nie patrzę się na nich i nie wiem. Kurczę. Ja nie wiem, naprawdę. A na kiedy my planujemy? Żartowałem. Nie wiem, to jest pytanie... No dobra, ja twierdzę, że... Twierdzę, że... O, nie wiem. Kurde, dam siebie, bo nie wiem. Nie dałeś? Nie wiem, że ty się zakochasz w jakiejś kobiecie i... Nie, no ja mam... Uważam, że ty się najszybciej zakochasz, się ożenisz. Ja? No. No jestem taki romantyk. Skończmy ten materiał.